Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina na moim kanale i w tym odcinku zajmę się rozmową z Avalachem, co powinno rozpocząć jakąś kolejną tutaj misję w Nowigradzie. Są to ostatnie przygotowania do kolejnej bitwy z Dzikim Gonem. W poprzednim odcinku była walka z Imleritem, którego udało mi się pokonać. Oraz walka z wiedźmami, więc obejrzyjcie ten odcinek, jeśli go nie oglądaliście. Ja idę jeszcze wyżej, widzę, jest ten Avalach. I ponoć ma on tu najlepszy pokój z całego lokalu. Zobaczę, czy rzeczywiście ten pokój taki jest. No, jest naprawdę wielki, świetny. Zobaczmy jeszcze tutaj, co ma balkon. Dobra, idę już do tego Avalacha, ale pokój naprawdę sobie zawłaszczył ciekawym. Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imleritem. Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. Bez zgadywanek, jestem zmęczony. Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Zabójstwo króla, mocna rzecz. Rozumiem, że niewiele osób o tym wie. Z żyjących bodaj tylko ja i oczywiście Eredin. Pytanie, czy Gels ci uwierzy? O to się nie martw. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Co to jest NL? Nie pamiętasz? Przecież podróżowałeś z Eredinem. Lud Olch mieszkają w świecie, do którego przybyliśmy przed wiekami i który teraz jest naszym domem. Stamtąd pochodzą czerwoni jeźdźcy i tam znajdziemy Gelsa. Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zacnym przybytkiem a zaułkiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Ruszajmy. Znam ten dom. Miałem stąd przegnać Bożonkę. No więc tutaj będzie się coś działo ciekawego. Idziemy do jakiegoś portalu za Avalachem. Jest to inna misja teraz, czas i przestrzeń. Każdy podpunkt tej misji, ostatnie przygotowanie, jest osobną misją. Chyba w dół trzeba iść nad Avalachem. Dobra, ja myślę, że tutaj Ardem można tą ścianę przebić. Tak jest. To wejdźmy, zobaczmy, co tam będzie. To tutaj. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Gotowy? Tak, ruszajmy.
Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas. Nienawidzę portali. No jesteśmy w zupełnie innym świecie. Gdzie my jesteśmy? Zobaczę mapę, nie da się. Witaj na pustyni Deep Divide. To gdzieś w naszym świecie. A czy w naszym świecie macie takie tagmony? Chodź, idziemy. Ale tutaj musieli się napracować przy tej misji, tworząc inny świat. Co to właściwie jest miejsce? Bardzo stary świat. Wyeksploatowany. I zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenie. Zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymi podwornicy głęboko pod powierzchnię. Co my robimy w tym świecie? A przed nimi byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człowiekokształtni mają monopol na niszczenie światu? To co tu było? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej kropli. I tu jest chyba portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. No to poczekajmy. Co się dzieje? Pazurnicy nas wyczuły. Świetnie. Czyli pazurnicy tutaj sobie żyją. Nie wiem, czy mam już bezpieczeństwo. Ale to jest z normalnego świata. Pod gór akurat. No, chyba nawet miałem bestiariuszu, to mogliście postarać jakieś inne stworzyć. Dobra, jest chyba jeszcze jedna czy to jeszcze nie wiem co. Dobra, zbiegujemy do portalu. Chociaż ja bym coś chciał wziąć z tych pazurnic. A nie, ona mnie skończona tu przybiegać, jeszcze chciałem coś zrać, no trudno. Ale świat znowu. To była wymagająca misja. O, tam jest portal.
Powiedzmy, jest moc jeszcze. Jest przejście. Jakoś tam się trzeba dostać. Może tutaj te... Trzeba przez te opary przejść, niestety, przez chwilę. O! No i dobra, można być dalej. Jest, dobra, no łatwo się tu leci. Jestem już blisko, sobie zbiorę moc. Tylko gdzie teraz? Nie, może tutaj spróbuj skoczyć. O, nie było szans. No szkoda. Bo wyglądało z odległości jak na takie miejsce, które się fajnie łatwo przeskoczy. Ale jednak niestety nie. Czyli będzie trzeba gdzieś przejść dołem, tylko żebym się nie udusił tam. O nie, znowu jestem na początku. Już chyba, że spadnę. I znowu bym od początku leciał. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Tutaj odpoczywam chwilę. I biegniemy. Dobra, to jest, zbiorę jeszcze raz to miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Ciekawe, na winy świecie jest takie samo miejsce mocy. Moc znaku Art została zwiększona tutaj. Muszę omijać te pojęcie w górę, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Muszę tu skoczyć szybko, bo o. Dobra, tylko jak ja teraz tam dobiegnę, tu jest kawałek. Kawałek drogi tu mam. Nie wiem, spróbuję tak zrobić, ale coś mi się to nie widzi. O, teraz pewnie umrę. O, nawet nie umarł. I mam pełne powietrze. Jest. Starym. Powinienem jakoś od tamtej strony. Zaraz wejdę w opary. Tak jest, jestem w oparach, ale dobra, i wyskakuję i jestem. Bardzo dziwna misja. Powalona naprawdę. O, jestem w jakimś podwodnym świecie. Garaż, który nienawidzi portali tutaj. Musi się męczyć przy tej misji. Kolejny świat. Będzie trzeba Arda użyć, dobra. Ale fajny lodowy świat teraz. Tu nawet można jakieś rzeczy sobie pozbierać. Mało przydatne, ale można. Dobra, o, tu będzie zjeżdżalnia. Jest. Wskakuję do tej chatki. Zobaczmy, co tutaj mają w tym świecie. O, jakieś rudy. O, coś tu jeszcze jest. Notatka podróżnika. I ognisko. Dzięki niemu rośnie mi życie. Dobra, zejdę jeszcze niżej. Zobaczę, co tu jest. Dobra, muszę wychodzić, biec dalej. Zaraz powinien być jakiś portal. Świat w takim miejscu, coś musiałbym zapalić. To będzie portal. A jeśli mam szczęście, to ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący. Dobra, i tam trzeba już pobiec teraz. Drogę, którą pokazują. Nawet jedzenie mi tu nie pomaga. W żaden sposób, niestety.
Mogę szybko się wykończyć zaraz. Coś tak czuję, że się chyba wykończę. Tutaj nie wejdę. No i jak ja mam tam dotrzeć? Nie widziałem nigdzie wejścia do żadnej z tych chatek. Ciekawe. Myślę, że sobie tutaj będę robił w następnym chyba już odcinku po prostu to z tym światem, bo tak już dużo światów w tym odcinku poznałem. Taki myślę krótszy będzie ten odcinek, rozłożę sobie to, żeby za szybko też tego Wiedźmina nie przejść. Zobaczymy, co tam będzie w tej latarni. Odcinek powinien być następny jeszcze dziś bądź jutro, a w tym byłoby to już na tyle i cześć!